Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Ej, w sumie tak się można witać teraz. No, to ja jestem Piechol, to jest kolejny odcinek z Dark Souls 2. Ja obiecałem wam w poprzednim, że zobaczymy, co się kryje dalej w odmętach tego statku. No, mam nadzieję, że nie jakiś przeciwnik. O dziwo nie. Dobra. Jest skrzyneczka, to najpierw. A w skrzyni czai się co? Płomień piromancji i kula ognia. Momencik, a czemu płomień piromancji miał oznacznik, jakby to był miecz? Weźmy wyposażenie. A, czyli no rączka w dalszym ciągu, dobra. Nic nie waży, więc można mieć jako zastępczą broń. Shit! No tego się nie spodziewałem. No byłem troszeczkę oblany oliwą, czy czymś łatwopalnym wcześniej. Nie wiedziałem, że jak nawet włączę tą rączkę, to już będzie taka kicha. No dobra, spokojnie. Jakby co, już teraz mam chyba wszystkie możliwe zaklęcia, bo mam i cudy, i czary, i jeszcze piromancję. No to spoko. Zabawy z ogniem i zabawy ze wszystkim. Jak najbardziej obecne. Wygląda jakiś przedmiot do nawigacji w trakcie rejsu w tym statkiem. Sprawdzenie to będzie chyba coś więcej niż tylko pogmatwanie we współrzędnych. Kurde, odpływamy. Shit. No nie tego się spodziewałem, ale w sumie... Ej, czy tam nie jest zapomniana twierdza przypadkiem? Czy zaginiona, faktycznie? No, zaginiona twierdza, tak się nazywała. Nie, na pewno nie. Niemożliwe, żeby ten okręt płynął w to samo miejsce, gdzie ja już byłem. Gdzie musiał mnie ptak zanieść. No na pewno nie. Więc jestem ciekaw, gdzie wylądujemy. W jakiejś zapomnianej przez Boga krainie. Sygnet czerwonego łzokamienia? Co? Reaguje jak właściciel, jest w niebezpieczeństwie, tymczasowo zwiększając siłę ataku fizycznego. Ej, kurde, brzmi świetnie. Albo samonaprowadzająca strzała dusz. Moment, a reszta nie jest? Przecież jest lokon, nie? A dobra, gdzie wylądowaliśmy? No na statek się już nie wrócę, niestety. Ktoś tu zresztą chyba dokładnie w ten sposób zginął. Moment, zobaczmy. Tak, poszedł tutaj, tam się rozejrzał. I spadł w cholerę do wody. Aha. Dobra, ale co tam twierdzi ta wiadomość? Skok. Nie. W żadnym wypadku. To jest głęboko. Tu się ginie. Ne. Tutaj. Znowu tutaj. No ja tu jestem pierwszy raz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Inaczej nie rozpoznaję tej okolicy zupełnie. Ło, kurde. Jakby... Piechol był wilkołakiem, to już właśnie teraz by się zmienił pewnie. Nie, naprawdę, mega wygląda ten księżyc. Mega! No ho, 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 ho. A teraz wygląda naprawdę epicko. Mój ty rycerzu. Nie, dobra, chodźmy. Nie zacierajmy, podziwiając widoki. O, tu coś jest? Nie. Okej, ale zobaczmy, jak inni ginęli. Może jakaś pułapka? Coś czuję, że do wody wpadnie. Aha, łeb. Nie zgrzeszył inteligencją. Ej. A mi się... Czemu mi się wydaje, że jak wejdę do tej klatki, to ona się zamknie i będę miał przerąbane? A to poza tym nic innego nie ma. Ktoś zginął na skrzynkach. Serio. Dobra, turlał się, turlał się, turlał się. Aha, i zleciał na dół, czyli winda. A nie ty... A, no, faktycznie widzę tam przełącznik. Dobra, ale zacznijmy od dźwigni może? Nie, nie mogę. Czyli to jest dźwignia do przyzywania windy do góry. Okej, zjedźmy na dół. Albo może do góry podjedźmy, no właśnie, bo tego nie wiem. Aaaa, widzicie? No. Ojej, tam coś było. Kurde. Ej, moment, ale to się pewnie da zrobić jakoś. Jakoś wziąć. Dobra, zaraz się nad tym będę zastanawiał, ale póki co regeneracja. No, tu może być jakaś ciekawa walka. Albo w sumie nieciekawa dla mnie, jak mnie zbiją. No dobra, no ale nazwa tego terenu. Ale mam naprawdę dużo tych dusz. Nie chciałbym zmoczyć teraz gdzieś tutaj i stracić 20 tysięcy prawie. Tu nic nie ma. Ale ktoś wrota wywalił. Same nie wypadły. Czyż byli jacyś potężni wrogowie? No tutaj ten się wręcz przez kraty przebił. Oj, dobra, przedmiot.
Dusza dumnego rycerza plus rozżarzony klejnot życia. Wszystko bardzo przydatne, jak najbardziej. Te dusze zaginionych żołnierzy, czy tam dumnych żołnierzy itd. itp. Najbardziej przydatne oczywiście w Majuli, koło ogniska. Okej, okay, dobra. Faktycznie znowu tutaj. Ej, nie, i wiecie co teraz zrobię? Albo nie, nie, dobra. Normalnie jakbym nie nagrywał, to mi się cofnął tam i gościowi ocenił tą wiadomość pozytywnie. Bo faktycznie znowu tutaj. No nie spodziewałem się, że ten okręt jednak poleci w to samo miejsce. Ej. He? No to są zwłoki, czy... Ktoś żyjący. Nie, nie będę mieczem machał, bo to może być NPC. Po prostu postać, która się nie odzywa, a której zabicie będzie powodowało jakiś większy przypał, jakieś bardziej negatywne skutki dla mojej gry. Pospolite owoce, razy dwa. Może chcesz pospolity owoc? Nie. A też nie wygląda, by się ruszała, czyli pewnie zginęła, trzymając kraty. Okrutna, straszna śmierć. Ale co począć, przecież to są lochy. A tutaj nie wydaje mi się, żeby... Jehehehe! Bonfire! Ognisko rozpalone. No i patrzcie, ile światło robi różnicy, nie? I ten cień! Aaaa, uwielbiam Dark Souls, uwielbiam. A ja w takim hełmie śmigałem. I z taką tarczą. I dokładnie z tym mieczem. Tak, to jest ten sam. No widzę, nie jestem jedyną osobą, która ubóstwia ten zestaw. Okej, ale dobra, może żeby nie błąkać się w samotności. Dobra, a jak wygląda ta postać? Jakiś mag. Nie. Nie! Co ja robię? Skoro jest tutaj ognisko, udajemy się do Majuli, ulepszamy postać. Właśnie, który to jest już? Mamy warsztat Magdafa. Magdufa. Podzielona wieża i cele banitów. Moment, moment. Podzielona wieża to było pierwsze ognisko, jakie odkryłem. Czyli zupełnie od dupy strony się za to wziąłem, że tak powiem. Dziwne. Ale dobra. W każdym bądź razie cel podróży się nie zmienia. Majula. Ulepszamy postać. Chyba nie wiem, gdzie teraz będziemy wrzucać. Ej, no można by w inteligencję, żeby móc używać tych magicznych ataków, których nakupowałem od cholery wcześniej u czarnoksiężnika, którego imienia nie zapamiętałem, wybaczcie. No ale to nie są proste imiona w stylu, nie wiem, Dave, Franklin, Trevor. Nie. Tu są jakieś takie wykwintne bardziej. Zajeżdżające troszeczkę średniowieczem i czasami rycerskimi. No i w sumie bardzo dobrze, bo to wpasowuje się w klimat. Ale okej, dobra, to skoro jesteśmy już tutaj i to na pewno nie zginę, no nie ma takiej możliwości, to weźmy wyposażenie, albo nie, sorry, weźmy w ekwipunek i użyjmy tych wszystkich dusz, które poznajdowałem, no oprócz oczywiście tej. Bo to a może mnie intryguje. Bo to a może znaczyło w Dark Souls 1 tyle, że można było tą duszę zamienić na jakąś super broń. Znaczy połączyć zwykłą broń z tą super duszą i stworzyć jakąś super unikalną broń. Po prostu. Dobra, użyjmy wszystkich trzech. Pyk. Czyli w sumie 600. Użyjmy duszy nieznanego żołnierza również. To będzie 800 bodajże. Tak jest. I dusza dumnego rycerza to chyba 2000, tak? Patrzcie, jak pamiętam. Dobra. I teraz pozostaje tylko zagadać z naszą ulubioną panią. Która mówi w kółko to samo. Nieważne, jak daleko zabrnę. Cholera. Ale dobra. Gdzie tu inteligencja ma? Jest, okej. Okay. W adaptacji mam wciąż mało. No nie, no w sumie zaklęcia mam dobre już. Kurczę, no wigor. Inteligencja, inteligencja? Nie wiem, tylko dwa przesunięcia mogę poczynić. Mam dylemat teraz. Sporych rozmiarów dylemat. To 1,5 kilo mi się bardzo przyda. No dobra, ale wszystkie następne idą w inteligencję. Żeby zobaczyć, jak tam... Albo w sumie... Ej, w sumie moment. Ja mam bardzo dobre, moim zdaniem, ofensywne zaklęcia, czyli cudy. Akurat cuda w moim wypadku. Więc w sumie, czy jest mi potrzebne inwestowanie w inteligencję? Znaczy, aby inteligencja się przekładała na inteligencję postaci, to okej. Ale to jest, się przekłada tylko i wyłącznie na umiejętność władania czarami, ale czarami ja w sumie nie muszę umieć władać. Rąsia? Nie. Mam wystarczająco fajne zaklęcia, to jest z dzwoneczkami. Za pan brat.
Ale okej, może mogę coś ulepszyć? Nic nie trzeba naprawiać, wiadomo. No tak, widzicie, miecz Side, czy tam Side. To już jest plus 5, już 5 razy go ulepszałem, dlatego jest taki dobry. Półtora jeszcze ulepszyłem 2 razy, ale w sumie go nie używałem. Dzwoneczki 4 razy. No ale tutaj wszystko po 2 starałem się, albo przynajmniej raz. Wszystkie części mojego ekwipunku, no oprócz tych, których nie noszę oczywiście. Aj, spadaj, teraz mam MacDuffa tam, który nic w sumie też nie robi. Bo potrzebuję nowego ognia, który nie wiem, jak mu mam przynieść. No ale dobra, no to skoro to już jest wszystko, co ja mogę tutaj uczynić? Choć w sumie niekoniecznie. Mogę jeszcze wejść w pudełko przedmiotów i pozbyć się rzeczy niepotrzebnych, albo potrzebnych mniej. Nie no, jakiś zastępczy miecz musi się przydać raz na jakiś czas. To też zostawmy. Czy właściwie mogę wywalić to? Pierścionku nie wywalam, bo są zbyt lekkie. Zaklęcia, no kurde, no nic nie ważą. Bełty mogą być. No tu jakieś części do ulepszenia ewentualnie. W dalszym ciągu ich jest za mało, żebym mógł cokolwiek ulepszyć. Chyba. Nie, na pewno za mało. Potrzebuję 2 odłamków już, żeby ulepszyć dalej. No i klucze. Klucze mam u siebie. Dobra. No to przenosimy się do cel banitów, tak? Czy bandytów? Momencik. Chyba, że dostroimy jakieś zaklęcie sobie. Moment. Ile tej inteligencji potrzebuje? 17, 13, 16, 12, 14. No to jeszcze minimum 3 poziomy. Czy 4? Ło, moment. Już nawet nie wiem, ile mam aktualnie. Ale dobra. Chyba i tak to nie jest gra warta świeczki. Że kula ognia, albo trwający płomień. Tylko, że zajmuje 2 miejsca. A trwający płomień to jest tak właściwie co? Jedno z zaklęć piromancji stworzonych przez Stride. Wielkiego maga ze starożytnego Olamphis. Uwalnia nieruchomą kulę ognia, która eksploduje, gdy podejdą do niej przeciwnicy. Aha, czyli taka mina trochę. Ej, no na bossów by się to pewnie nadało. Pod warunkiem, że szybko rzuca to zaklęcie, ale kurde, 2 miejsca zajmuje. Nie! Podziękuję. Więc tylko podróż, jeżeli mogę. Aha, wstałeś? Dobra, sorry. Nie miałeś wstawać akurat. Nie, no warsztat nie. Cel banitów. Czyli tam, gdzie w sumie powinniśmy trafić na samym początku. Tak w sumie. Czysty kamień. Odmienny stan tytanitu zmienia klasę broni na czystą. No, czyli to jest coś, czego ja nie rozumiałem, bo można ulepszać broń, później można ulepszyć ją jakimś tam, powiedzmy, żywiołem, czyli tam, nie wiem, ogień, prąd, tam mrok, różne takie. Ale można też później cofnąć się do stanu wyjściowego, ale nie odzyskuje się nic, po prostu dostaje się tą samą broń, tylko że czystą. Kurde, i nie kumam, kto i w jakich okolicznościach byłby gotów to zrobić, bo niby po co? Po jaką cholerę? Why? Ale w sumie moment. Nie przyda mi się przypadkiem jakiś pomocnik? Halo? Nie ma żadnych znaczków? Żadnych? Jest o wiele łatwiej, jak się idzie z kimś. Halo? Nie? To trudno, idę sam. Nie, ja nie podołam? Ja nie podołam? No ej. Chodź moment, w sumie może najpierw przeczytajmy. Zbliża się zemsta. Czyja zemsta? To jeszcze nie oceniam. Jeszcze nie. Moment. Czy to nie jest babka, która mi ujawniła pod swoją maską, że skrywa pustą twarz? Znaczy pustą, no troszeczkę hollow? Nie. Mogę go namierzyć. Zemsta, faktycznie! To jest ten spod drzewka, którego miecz mam! A przynajmniej tak wygląda. Ej, dobra, sorry, ale jestem naprawdę blisko, więc ocenię tą wiadomość, bo jest, kurczę, naprawdę właściwa. To, co nad tobą jest wspaniały widok. Kurczę, ja chciałem tą drugą. No, widok wspaniały, prawda? Też niech będzie. Jak już jakąś ocenić, to chociaż nie, oceńmy tą. Ale mówisz zemsta, tak? No to dobra, skoro zemsta, to zacznijmy od regeneracji. Dobra. Jest trzeba, czy jego miecz przeciwko niemu samemu będzie dobrze działał? Ej, tak, to jest on. Siedzi dokładnie tak samo. Tylko i w dalszym ciągu nie atakuje. Kurczę, no... Ale zobacz, co mi teraz zostawi. Dobra. No tylko, żebym nie zginął. Ło! Hardkorowe kombinacje. Panie ryzy... Ooo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 o
Każde moje zablokowanie tarczą powoduje, że on się, że go odrzuca troszeczkę.
Ej, to może teraz tą włócznię? A w sumie moment, tak właściwie, to dlaczego ja nie walczę z nim na dystans? No proszę bardzo, starczyło raz mu przypieprzyć. A nie, to już była końcówka i tak. Tak jest, włócznia slajdę, tak jest. Dobra, tylko pewnie wysoka zręczność jest potrzebna, żeby władać tym orężem. 25 aż! No nie, was kurczę, gęś kopnie. Serio? No ale wygląda fa... Wow, ej, to jest powiedzmy taka włócznia z mieczem na końcu. Bo to ostrze włóczni jest długości porównywalnej do niektórych mieczy, którymi władają przeciwnicy. Naprawdę. Ale okej, nie to. W sumie ta rączka też mi nie jest potrzebna. Czyli to właściwie rękawica do zaklęć ogniowych. Przecież jest sprzętu albo rozpacz? Nie. Wcale nie. Tutaj co? Przed tą wróg. Dobra, to jeszcze wstrzymamy się ze zjazdem, skoro tak. Mógłbym próbować tam zeskoczyć, albo... Znaczy, przeskoczyć, albo zeskoczyć tu na dół. Ale chyba dostaniemy się w to samo miejsce za sprawą drabinki. I najwyżej faktycznie, jeżeli tam będzie jakiś wróg, to... Podejdę kawałek wyżej i ocenię. Nie, no wygląda na to, że jest pusto. Uważaj na twardy wróg. Dobra, ocenię już zawczasu pozytywnie. Co, piesek? O kurde. Nie, na szczęście pieski łykają te pioruny jak koń dropsa. I co, to jest ten mocny? Oj nie, dobra. A nie, moment. Bo skoro ja zaszedłem tą lokację od dupy strony. A ja nie miałem tam wejść przypadkiem? Mendo. Nie no, skoro ja miałem tą lokację zaszedłem od dupy strony, to może tam mumia? To dla kogoś, kto tutaj dopiero ma, powiedzmy, nie wiem, 20 level, czy coś koło tego, to był trudny przeciwnik, ale dla mnie... No... No już nie! Ale okej, tu coś jest na tym, ale tam pewnie nie będę mógł wskoczyć, więc... Bam? 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 Dobra, nie spadło mi na łeb. Bardzo dobrze. Nęcąca czaszka. Super. Cokolwiek to jest. Tu na pewno można przejść. No właśnie. Ale spokojnie, zanim to... Może coś tutaj? Nie? Widziałem taki mały przebłysk światła na ścianie. Myślałem, że może coś tam się ukrywać. Okej, dobra. Kolejny piesek. Z pieskami dajemy sobie radę bardzo łatwo. Oj. Choć nie z tym konkretnie, nie z tym. A, i tu są te wrota, dokładnie. Dobra, no to teraz już się zapętliła lokacja zupełnie. Już teraz nie będzie... bezczynnego błądzenia, bez możliwości ucieczki. Teraz wszystkie wejścia stoją przede mną otworem, praktycznie. Ale to znaczy, że tu musi być jeszcze jakiś boss, chyba. A moment, sorry, tylko to jest jeszcze zamknięte. W dalszym ciągu to pozostaje. Niedostępne dla mnie, tak w sumie... Nie no, choć w sumie, dobra, nie, stop. Dostępne jest, ale tamtymi drzwiami nie wejść nie mogę. Tak po prostu. Dalej ci brakuje ognia, tak? Tak. Okej, dobra. Crazy Sky. Czy Ski? Obojętnie. Można przyzwać Shiro no Fuyu. Też może być, czemu nie? Dobra. Ale chodźmy tędy. Do ukrytej za deskami lokacji. Nawet nie muszę na nich czekać. Dobra, tędy przyszliśmy. Więc tam nie ma co się błąkać. Kurde, pochodnia by się przydała. Może było od razu odpalić. A, albo w sumie po jaką cholerę. Ej, dobra, ktoś tu walczy z kimś? A, pewnie z nim. Ktoś próbował swoich sił. Ale to mogę rozwalić wszystkie, bo niby czemu nie? What? Swój rozwaga. Czyli co, wejść i wyjść? Co to za dziwny zombiak? O kurde. O shit, co to było? Nie, tam inaczej, trucizny w Dark Souls to jest śmierć, po prostu. Pasek zdrowia zjeżdża tak szybko, że nie sposób później się ogarnąć, ale są też inne rodzaje nieprzyjemności. Na przykład klątwa. Klątwa na stałe, przynajmniej w Dark Souls 1, obniżała pasek zdrowia na stałe, a poza tym za pierwszym razem, kiedy się dostawało tą klątwę, to postać po prostu padała martwa od razu.
Więc nie wiem, czego tam uniknąłem, ale chyba śmierci, chyba tak mi się wydaje. Że tam mógł być mój kres już. Ognisty motyl. Motylek, który sam zapala pochodnie. Ej, dobra, właśnie, od razu sprawdźmy. Tego motylka. Więc tak, ekwipunek. Jest pan motyl, użyj. Bang. Aha, czyli... A nie prosić było, że krzemień albo coś? Nie wiem. Czekaj, też się chciałem ukłonić. Być miłym. Welcome, witaj. Siema. Ogniu. Ale nie, dobra, nie pochodnia. Mimo to, że mam jeszcze 40 minut możliwości chodzenia z zapaloną pochodnią. No dobra, to był schowek na halabardę. Zresztą w sumie na dwie włócznie, bo halabard... Nie, jest tam halabarda jednak, jest. Dobra. Pan Shironofuyu wie, gdzie trzeba iść. Najwyraźniej. Ej, antyczny klucz! Wreszcie do czegoś się przydał, nie? Znaleziony gdzieś tam po drodze w skrzynce, albo jakiś boss mi go zostawił, już nawet nie pamiętam. Ale nie mogłem znaleźć drzwi, do których pasuje. Dobrze, że tutaj wreszcie znalazłem, to zupełnie przypadkiem. O, nie wiem, z kim on walczy. Ale zabił go w każdym bądź razie, dobra. O kurde. Masz kary? Nie wiem, czy on coś przyłączył, czy to samo się stało? Ej, czy mi się wydawało, że nie mogą ich mieczem dziabnąć w ogóle? Kaptur wędrowca, płaszcz wędrowca, karwasze wędrowca i buty wędrowca. Jak to wygląda ze statystykami? Ej, panie fuju! Nie bądź chujem, nie uciekaj za daleko. Wybaczcie wulgaryzm. Wędrowca, nie, słabsze od tych, co mam. Jeżeli by mi kiedyś zależało na małej wadze przedmiotów, to okej. Okay. Kukła człowieka, spoko. Bardzo dobry przedmiot, jak na... zostawiany przez pieska. Ej, no gdzie on poleciał? Kurde. Załatwił mi wszystkich przeciwników, ale tu pierwszy raz chodzę. Dobra, i to są w sumie te drzwi, okej. Okay. Ej, moment. To nie jest ta lokacja, gdzie się beczkę zrzucało na dół? Nie. No poszedł gdzieś tam dalej znowu, no kurde. Byś się poruszał ze mną, a nie sobie biegasz po prostu powycinać. Okej, okay, tu coś jest fajnego dla mnie. Duża dusza nieznanego żołnierza i zielony pąk. Walniemy taki ukłon. Możliwe, że go nie ma. Nie, trzeba zacwaniakować czymś, czego ktoś może nie mieć. Klejnot życia. Spoko. Szaty arcysmoka i tarcza arcysmoka. O, shit. Czyżby wreszcie dobra tarcza? Jakaś lepsza znaleziona od tej, którą kupiłem? No nie, nie w ekwipunku na pewno. Nie. Gorsza. Ale o, zdecydowanie lżejsza, bo 3 kilo aż. Jak wygląda. Po prostu tak. Nie. Wolę swoją. Większa tarcza to co prawda brak możliwości parowania, ale można walnąć tarczą i to zabiera też całkiem sporo. Bo około 180 może. I można też wykonać ten atak z wyskoku tarczą. Moment, może mi się uda, o właśnie, pokazać, proszę bardzo. I tarcza wtedy ulega takiemu samemu zniszczeniu, jakbym machał mieczem. Ej. Kolo! A nie, w sumie nie, stop, nie możesz. Nie ma możliwości zabijania postaci, z której można pogadać. Przynajmniej nie mogę, że tego zrobić duch przyzwany. Okej, okay, dobra, no to zacznijmy od skrzynek. Jedna. A w niej sztylet obronny. Nie, nie bawimy się już w sztylety, więc nawet nie sprawdzę. A zresztą chyba kiedyś czytałem jego opis. To był sztylet do parowania, tak? Bliźniacze ostrze. Twin Blade. Jeżeli bym miał się silić teraz na angielskie tłumaczenie. Dobra, jak to, tak to? Półtoręczny królewski wielki miecz, tak to się zwie. Bliźniacze ostrze. Czego nie mam? Moment, bo nie zwróciłem uwagi. Aha, zręczności. Oczywiście. O kurde! Oj, shit! No, nice! No się nie dziwię, że zręczność jest potrzebna. Aby tam w dwie ręce. Ej, jak Darth Maul. Ej, a bo właśnie, w Kotorze się biegało z takimi mieczami, jeszcze przed tym, jak się znajdowało miecze świetlne. Uhuhuhu, widzieliście to? No naprawdę nieźle, no naprawdę nieźle. A mocniejszy cios z wyskoku?
No, come on. Jak to już jest to? A zwyczajne? Nie, może do tego, że mi brakuje po prostu zręczności. Dobra, wywalmy to. Póki co. No i tak, zanim dozbieram tyle zręczności, to chyba moja postać będzie musiała mieć 200 level co najmniej. O, i kolejna mortka, gdzie mogę włożyć sześcian. Niestety nie mam. Niestety. Muszę gdzieś znaleźć. Może tu? No bo tamtego za 4000 od babki w Kniei Upadłych Olbrzymów kupiłem już. Kościany kostur. Nie. Moment. Tędy weszliśmy, tak? Si? Si. Dobra. Spokojnie, już cię gonię. Nie musisz się przejmować, że zostałem gdzieś daleko z tyłu. Koleżko, który lubi zrobić wszystko za mnie. Nie, inaczej, ja będę wchodził pierwszy raz do jakiejś lokacji, to będę wchodził sam już od następnego razu, no bo ten naprawdę troszeczkę wyprzedza bieg wypadków niepotrzebnie. Może teraz zabiję jakichś nowych, fajnych przeciwników, których ja z chęcią bym sam poznał. Dobra, niezbyt wysoko. Ej, no i właśnie, i tu już byliśmy. Lokacja się totalnie zapętliła. No ja wiem, co tam jest na dole. I know. Ale tu dalej nie ma przejścia. Są z tej wielkiej dziury. Jak zwykle zresztą. Ale dobra, chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Ej, to może to pewnie w ten sposób się tam otwierało tą dziurę. Trzeba było sturlać beczkę po prostu. Ej, piesku. Bez takich. Tak, to my się nie będziemy bawić. No gdzie ty tam? No dobra. Idę za tobą, no. Tylko wskaż drogę. Albo w sumie jesteś u mnie w świecie, kurde. Powinieneś podążać za mną. No dokładnie, tutaj pociągnęliśmy tą wajchę, krata się podniosła, możemy tutaj chodzić, to czemu on się kręci tu? No, dobra, chyba że na chwilę po prostu odszedł od konsoli i zostawił pada gdzieś dalej. Ładnie trafiłeś, Kolo, ładnie trafiłeś. A może tak ja? 368 w jednym trafieniu? Naprawdę? Spoko. Ej, czy on nie jest taki mocarny wcale? Przecież on ma tą podstawową tarczę, którą ja miałem. Chyba zwykły długi miecz. Wygląda na większego koksa niż jest w rzeczywistości. Ale zna drogę. Tą samą drogę, którą znam też ja. No dobra, to już bossa nie będzie. Czy tam było coś dalej jeszcze? Jedno jest pewne, tu będzie ciężko z tymi się uporać, albo w sumie niekoniecznie. No bo można dwóch naraz trafić. O, no jaki gangbang elektryczny. No i troszeczkę magiczny. Ej, trafi mi w plecy, dobrze widzę? No może wszedłem tutaj za wcześnie, ale ta tarcza jest naprawdę dobra. Bam. O-o. No ale stamina mogłaby szybciej wzrastać mimo wszystko. Ale ładny kozacki backstep na sam koniec. To nie jest nic złego nigdy. Jesteś? Shiro Nofuyu? To Nofuyu mnie rozbraja zawsze. Ej, moment, moment, moment. Przecież tu już byłem, nie? Dante! Ej, Dante, spoko. A, tu jest jeszcze panienka, kobietka. No dokładnie, ale ona już mi pomagała. Moment, co jest? Nie zapisało się ostatnio? What the hell? Dobra, pomódlmy się. Dotknijmy jej znaku przyzwania. Tak, przyzwijmy. Nie mogę dokonać tego przyzwania, niestety. No pewnie któryś z tych przyjdzie. Dante, może. Wraca do swojego świata. Ej, dobra, no to teraz będę mógł na pewno. Pątniczkę Belle Claire. Przyzwać. I do tego jeszcze powinien się pojawić Dante. Dobra, pątniczka jest obecna już. Pozostaje jeden z graczy. Ewentualnie mogę dotknąć tego znaku Thomas. Ale nie. Invader Kid też nie. Use. So. Mam wielką tarczę. No dobra, ale co jest pątniczka? Ale stop, no przecież widzieliście, że tutaj walczyliśmy już. Dobra, to może... welcome. Witam. Sioneiro. Ukłońmy się jeszcze tak lepiej troszeczkę. Pyk. Dobra, on ma katanę.
Dobra, zawsze darzyłem sympatią ludzi władających kataną. Dobra, regeneracja na wszelki wypadek, no bo kurde, tam chyba będzie coś innego teraz, a to jest aż dziwne. I wchodzimy. Rzucamy wyzwanie temu, co możemy tam znaleźć. Jak wraca do swojego świata w tym momencie? Dlaczego teraz? I po co ta mgła? I Dante też wrócił. Shit? What the hell? Dlaczego w ten sposób? Ej, dziwna sytuacja, naprawdę dziwna. Tam coś jest, przejdę tutaj boczkiem jakoś, coś. Moment, spróbujmy, ale. Nie, oczywiście, że nie przejdę. Jakaś drabina do góry? Nie. No te drzwi może by było otworzyć. Byłoby fajnie, ale niestety nie wiem jak. Ej, no kurde! Po co była ta mgła, skoro już to się rozprawiłem z tymi trzema maszkarami? Nie, autentycznie naprawdę nie wiem, czemu to się stało. Pierwszy raz coś takiego miało miejsce w mojej całej karierze grania w serię Souls. Czyli Demon's Souls, Dark Souls i teraz Dark Souls 2. Okej, dobra, to mogę przejść. Nie wiem, czemu nie przeszedłem tam poprzednio. A, bo w sumie nie mogę przejść, mogę skoczyć. Dobra, pewnie jest taka możliwość, ale no nie udało się za pierwszym razem. Może za drugim. No, come on, come on, come on. Bo tak spojrzałem teraz już kątem oka na zegarek, już jest ponad 30 minut tego odcinka. No kurde, może się uda. Znaczy, no powinno się udać. Są cele. Moment, weź przedmiot. Dusza jedzenia żołnierza, super fajnie. Ej, moment, czy ja na pewno tu byłem? No, tego nie pamiętam. Tego zdecydowanie nie pamiętam. Czyżbym wtedy poszedł tutaj i dał sobie spokój? A może nie? A może to wcale nie jest ta sama twierdza? Radość i dobra robota. No super, tylko naprawdę nie walczyłem teraz. Nie, dobra, no to w takim wypadku spróbuję jeszcze raz tam przeskoczyć. Pójdę kawałek dalej i zobaczę, czy to jest na pewno to samo, czy nie. Chyba, że ta iluzoryczna ściana faktycznie jest tam teraz, ale teraz dopiero. Okej, dobra, tutaj w ogóle nie dałem rady skoczyć. No. No. I no. Dobra, no to jeszcze polecę zobaczyć do tego trupa, który potraktował mnie ogniem. Dobra, co tutaj? No jak tutaj? No serio? Już to sprawdzałem. W poprzednim odcinku. Znaczy w jednym z poprzednich. Nie jestem pewien, czy to dokładnie był ten, który był przed tym. No dobra, tam póki co daję za wygraną, nie będę próbował tam skakać. Może następnym razem, ale też nie chcę dać się zabić jakiemuś frajerowi niepotrzebnie zupełnie, więc średnie leczenie raz. No i teraz zobaczmy, kto mnie potraktował tym ogniem. Nie, tak serio. Tu nikogo nie ma. Same trupy. Jakim cudem ja mogłem pominąć ten bonfire? Ktoś mi jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jakim cudem on umknął moje uwadze poprzednio? Nie mam pojęcia, ale stop. Ej, to może nie być to samo. To może nie być ta sama lokacja. Tak naprawdę, ale dobra, to będziemy rozkminiać, kochani, już w następnym odcinku. W tym miejscu ja się z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej, żegnam was. Bardzo kulturalnie i dystyngowanie, jak się okazuje. Dobra, pozdro, cześć, hej.